słowo być może prorocze. Mi tak na w tygodniu mi Bóg coś pokazał, coś powiedział odnośnie nas, odnośnie Kościoła. Ale tu w tym kontekście jest z myślą o stosunek mężów do kobiet, mężczyzn do kobiet, no nie? Mężów do żon. I jest napisane tak: podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z kobietami, z wyrozumiałością, jako ze słabszą, wzajemnie wieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. W zeszłym tygodniu Bogdan takie słowo przekazał, że jeżeli ktoś nie walczy prawidłowo, nie otrzymuje wieńca. I myślę, że to jest taka kontynuacja takiej myśli, bo przyjrzyjmy się tutaj o co chodzi w tym wersecie. Mężowie mają postępować ze swoimi żonami z wyrozumiałością. Apostoł Piotr pisze, to jest do Żydów adresowane. Oni mieli trochę mentalność inną niż my dzisiaj w Europie w XX wieku, z tym pierwszym. Jako ze słabszym rodzajem niewieści, okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. I teraz apostoł Piotr chce jak gdyby taki wniosek postawić, że skoro kobiety są dziedziczkami łaski, tak samo jak mężczyźni, czyli nie są czymś gorszym, czymś jak gdyby takim drugorzędnym. I teraz, wiecie, mi na podstawie tego Bóg taką myśl przekazał do nas, na pewno do mnie, że skoro ja jestem dziedzicem łaski, jest podkreślone łaski, nie bez znaczenia łaski, skoro ja otrzymałem łaskę i ktoś z nas tutaj, albo wszyscy otrzymaliśmy łaskę, to o nikim nie mogę myśleć gorzej. Znaczy tak, przypuśćmy, że ja mam o sobie jakieś zbyt wysokie mniemanie i jest tutaj osoba, o której mam, ponieważ myślę cieleśnie, mam jakieś gorsze mniemanie, ponieważ postrzegam ją w jakiś sposób, nie wiem, przez pryzmat jej historii, przez pryzmat tego, jakie ma wykształcenie, przez pryzmat tego, że na przykład jest kobietą, no nie, albo że jest sprzedawcą marchewek, a ja jestem adwokatem, no nie, rozumiecie? I teraz mogę o kimś myśleć jak gdyby gorzej, ale Bóg mówi, halo, halo, wszyscy jesteśmy dziedzicami łaski i o nikim nie możemy tak myśleć, że ktoś jest gorzej. Bo jeżeli tak myślę, że ktoś jest gorszy, ponieważ ja jestem namaszczony, a drugiego uważam, że nie jest namaszczony, po pierwsze to wszystko jest łaską, a po drugie, jeżeli tak myślę, to jest napisane, że modlitwy moje mają przeszkodę i mogę się modlić i nic to nie daje. Nic nie daje. Jeżeli ja myślę o jakimś bracie, który jest dziedzicem łaski, tak samo jak ja, że on jest jakiś gorszy, to moje modlitwy nic nie mają, nic nie dają. Jeżeli ja myślę o swojej żonie, że ona jest jakaś gorsza, to moje modlitwy mają przeszkodę i muszę się upamiętać, ponieważ wszyscy jesteśmy dziedzicami łaski, jestem tym, kim jestem, jesteś tym, kim jesteś, tylko dlatego, że otrzymałeś łaskę Bożą. Amen. Wow. Zawiało. Znowu się pogubiłem w swoich papierach. Wiecie, w zeszłym tygodniu był ten temat świata. Dzieliłem się tym, co Bóg w ostatnim czasie, do czego mi Bóg w ostatnim czasie zachęcił, jeżeli chodzi o studiowanie. Bardzo dużo czasu siedziałem przy tym temacie. Zauważyłem taką rzecz, że Biblia nas wzywa, abyśmy się przemienili przez odnowienie umysłu, abyśmy umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe, co jest miłe Bogu. I następuje to właśnie wtedy, kiedy pozwalamy, aby Słowo Boże wykonywało w nas pracę,
Jak gdyby myślimy o nim, tam jest napisane: Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, bo to i tamto. W innym miejscu jest, że rozmyślaj o nim we dnie i w nocy, no nie? Aby ściśle czynić. Być może to jest w tym samym wersecie, już nie pamiętam. Ale chodzi o to, że tak, kiedy my siedzimy i rozmyślamy nad tym słowem, pozwalamy temu słowu, żeby w nas pracowało, następuje przemiana w naszym życiu. Coś się dzieje w naszym życiu i następuje przemiana w naszym życiu. I ten temat, powiem wam, że od dłuższego czasu właśnie myślę o nim każdego dnia, ileś tam wersetów, rano, wieczorem. I powiem wam szczerze, że zacząłem tak naprawdę całkowicie inaczej patrzeć na pewne rzeczy, jeżeli chodzi o świat, o wiarę i o dziedzictwo, bo są takie trzy tematy i chciałem powtórzyć. Spróbuję to, żeby taki był krótki wstęp, ale żeby powtórzyć, ponieważ nie wszyscy byli w zeszłym tygodniu, a znowu, jeżeli powtórzymy, to wierzę, że jakoś nam to się utrwali. Bardzo ważne jest w tym wszystkim to, żeby każde nauczanie było zrozumiałe, ponieważ jeżeli człowiek nie rozumie słowa, to co się dzieje? Przychodzi diabeł i wybiera ziarno. Przychodzi zły i porywa. Nie rozumiesz słowa, diabeł przychodzi i porywa ziarno. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli jak gdyby tą stronę praktyczną. I chciałbym zacząć od takiego dzisiaj wersetu, który nie wiem, czy w zeszłym tygodniu był wyświetlany. 2 Koryntian 4,18. Albo od 16, 16,18. Za 7:12. Jak się tu stoi, to się traci kontrolę nad czasem, poczucie czasu, więc wybaczcie, jeżeli... Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nas człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I chciałbym, żebyśmy skupili się na tym 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. My nie patrzymy na to, co widzialne. Nie widzisz grzechu, nie widzisz Jezusa, nie widzisz Ducha Świętego, nie widzisz tych rzeczy, które są rzeczywistością. To, co widzialne, jest doczesne. To, co widzialne, jest doczesne. Wszystko, co widzisz, ma swój początek i koniec. Ale to, co niewidzialne, jest wieczne. I to, co niewidzialne, żeby widzieć, to, co niewidzialne, czego potrzebujesz? Wiary. Dzięki wierze, jest napisane, zdobyli chlubne świadectwo. Tak, jest napisane, że jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I teraz taka myśl, żeby widzieć to, co jest wieczne, a to, co jest wieczne, jest trwałe, nieskażone, będziemy jeszcze o tym mówić, potrzebujesz wiary. Czyli możemy wyciągnąć taki wniosek, że żeby widzieć właściwie, potrzebujesz wiary. Jeżeli nie masz wiary, nie widzisz, jesteś ślepy. Dlatego takie trzy tematy: świat, wiara i dziedzictwo. I teraz, bo to wszystko, całe to nauczanie właśnie jest bardzo ściśle związane z wiarą. Wszystko, o czym mówimy, to jest bardzo powiązane z wiarą. To wszystko, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, brzmi bardzo dziwnie i bardzo sekciarsko, jeżeli nie masz wiary w to, co mówi Słowo Boże. Ponieważ powiedzieliśmy, że po pierwsze, świat został stworzony przez Boga, tak? I teraz... Czy jesteś w stanie na podstawie Nowego Testamentu pokazać werset, który mówi, że świat został stworzony przez Boga? Kto jest chętny? Nowy Testament. Tak. Tak. Wszystko przez Niego. Nie, On... możemy sobie przeczytać. Na początku było słowo... Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Tak? I bardzo fajnie, że właśnie umiemy to powiedzieć. Czyli tak, świat stworzył Bóg.
Powiedzieliśmy tak, kto panuje w świecie, w tym momencie, w świecie, w jakiej tej rzeczywistości, którą jak gdyby my ludzie żeśmy zbudowali, nie? Kto w niej panuje? Książę ciemności, gdzie jest na ten temat werset w Nowym Testamencie? Ja mam notatki, więc jestem... Tak. Diabeł mówi, że dane mi to zostało wszystko i mogę ci to teraz dać, no nie? Tam, jeżeli chodzi o ten. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że diabeł jest bogiem tego świata, władcą tego świata, archonem po grecku, a w liście do Efezjan w drugim rozdziale mamy, że ludzie naśladują władcę, który rządzi w powietrzu. Czyli tak, świat stworzył Bóg, człowiek poprzez swój grzech w Edenie oddaje panowanie diabłu, diabeł panuje w świecie i nad ludźmi. Jest napisane, że oni go naśladują i to jest właśnie sytuacja ludzi. Jako trzeci punkt, sytuacja ludzi w świecie, powiedzieliśmy, że oni go naśladują. Oni go naśladują, to jest raz, władcę tego świata. On zaślepia ich umysły, także nie widzą Ewangelii. Nie widzą, ponieważ w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale jest napisane, że miłują ciemność, bo ich uczynki są złe i dlatego chcą żyć w ciemności i potrzebują światła, żeby w ogóle zobaczyć swój grzech. Koncentrują się na tym, co było tutaj wcześniej, drugi Koryntian, koncentrują się na tym, co widzialne. To jest kolejna cecha świata dzisiaj, ludzi w świecie. I teraz tak, stosunek Jezusa do świata i jego ludzi, stosunek świata do Jezusa i do ludzi. I powiedzieliśmy, że świat nienawidzi Jezusa. Są wyraźne wersety na ten temat. Jezus mówi, że skoro mnie nienawidzą, to i was będą nienawidzić. I takie padło zdanie, bądź realistą. Bądź realistą, jeżeli świat nienawidzi Jezusa, będzie nienawidził też ciebie. Prędzej czy później będzie miał niechęć do ciebie. Ja mówię świat w sensie takim globalnym. No nie? Tak mówi Biblia. I teraz tak, nie powiedziałem o jednej rzeczy. Jaki Bóg ma stosunek do świata? Świat ma do Boga stosunek bardzo negatywny, ale Bóg ma stosunek do świata jaki? Gdzie? Tak, tak. Sztandarowy werset. Bóg umiłował świat i cały czas go kocha. I to jest taki, to jest taka właśnie trochę taka bezwarunkowa miłość. Świat nie chce Jezusa, świat chce żyć w swoich grzechach, kocha swój grzech, chce w ciemności żyć, oddaje władzę diabłu, a Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Jezus, kiedy przychodzi na świat, mówi, ja nie przyszedłem na świat, aby świat potępić, ale żeby świat zbawić. I objawia w tym momencie serce Ojca. Ojca, który chce uratować świat. I no, wychodzi jak wychodzi, że Jezus w pewnym momencie mówi, niewielu jest tych, którzy znajdują drogę. No nie? Czyli Bóg cały czas kocha świat, mimo tego, że świat go odrzuca. Cechy świata. Powiedzieliśmy o tym, że świat funkcjonuje na trzech poziomach. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I tak jak człowiek w pierwszym ogrodzie, znaczy w ogrodzie Eden, był kuszony przez pożądliwość oczu, Ewa patrzyła na owoce, które były miłe dla oczu, pożądliwość ciała były dobre do jedzenia i pycha życia godne zdobycia mądrości. I w ten sam sposób, tak jak pierwszy człowiek upadł i zgrzeszył, w ten sam sposób musiał być doświadczany ten drugi Adam, o którym mówi Paweł, i tak samo przechodził przez pożądliwość oczu, no nie? Znaczy był kuszony w tym kierunku, kiedy mu diabeł pokazuje królestwa świata. Pożądliwość ciała, kiedy chciał diabeł, żeby postawił Boże prowadzenie ponad pragnienie swojego żołądka,
I w tym, kiedy go kusił, masz kamienie, stwórz sobie chleb. Przecież ważniejszy jest żołądek niż post w tym momencie. I pycha życia, kiedy diabeł stawia Jezusa na krańcu świątyni i mówi, posłuchaj, tam są wszyscy, oni cię widzą, wypromuj siebie, skocz, przecież aniołowie cię uratują i wtedy wszyscy zobaczą, jaki jesteś wielki i będą oddawać ci chwałę. I chwała. Wiecie, właśnie chwała. I chciałbym takie zdanie. Wydaje mi się, że chwała w świecie jest dla wielu, wielu ludzi, a może i w ogóle ogólnie, ważniejsza niż posiadanie pieniędzy. Ponieważ wielu ludzi posiada pieniądze, ale kiedy posiada te pieniądze, odkrywa, że tak naprawdę to jest taki, ile by się ich nie posiadało, to one i tak nie dają zaspokojenia i dążą do chwały. Ktoś kiedyś powiedział, że ważniejsza dla niego jest chwała, ludzka chwała, niż pieniądze. Jeden z chyba z jakichś takich bokserów, Mike Tyson albo jakiś. Słucham? Tak, właśnie chyba on powiedział taką rzecz, że właśnie mając ogromną ilość pieniędzy, on chce chwały, ludzkiej chwały. I zastanówmy się nad tym, ponieważ całe to studiowanie tego tematu jest po to, żebyśmy odkrywali świat w sobie, no nie? I jak często jest taka sytuacja w naszym życiu, że pragniemy chwały, chwały ludzkiej chwały, no nie? Zauważenia jakiegoś takiego, tylko że w sensie cielesnym, takim po prostu, w sensie takim zakompleksionym. I pożądliwość. Świat funkcjonuje na zasadzie pożądliwości ciała, oczu i pychy życia. Pożądliwość, powiedzieliśmy, że jest brakiem umiaru. Ciągły brak umiaru. Masz to, musisz mieć jeszcze to. Masz 20 par spodni, musisz mieć jeszcze 21, która właśnie wisi na wieszaku w sklepie. Masz, nie wiem, masz wszystko, czego potrzebujesz, ciągle wydaje ci się, że jeszcze czegoś. Brak umiaru w pragnieniach. Te pragnienia w końcu stają się zdemoralizowane. I zaspokajanie zdemoralizowanych spotkań prowadzi do zepsucia. I dzisiaj, jak obserwujemy świat, świat ma zdemoralizowane pragnienia. I dlatego obserwujemy zepsucie, które będzie coraz większe. I powiem wam szczerze, że sam w ostatnim czasie, gdyby zastanawiam się, szukam tych dziedzin, gdzie są jakieś takie światowe, jakieś tam po prostu zdemoralizowane pragnienia. I coś odkrywam, jeżeli chodzi o gdzieś tam jeszcze jakieś tam po prostu rzeczy, które pochodzą ze świata, które są cechą świata. Świat, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to ten Egipt, czyli ten symbol świata, wychodził z niego 40 lat. Nie? I wierzę, że z nas też jest to proces, kiedy on wychodzi. I cechy świata. Powierzchowność, niestałość, materializm, egoizm, relatywizm, poszukiwanie mocnych wrażeń, lęk, kryzys autorytetów, przypadkowość, obojętność, nieczystość. Można byłoby wymieniać tego bardzo dużo. Czytaliśmy sobie definicję, jak to wszystko wygląda. O jednym wersecie zapomniałem i chciałbym, żebyśmy na niego zwrócili uwagę, ponieważ wierzę, że Bóg mi jakoś po prostu to pokazał. Kolosan, drugi rozdział, 20-23. Dla tych, którzy byli, właśnie będzie to jakąś taką, może czymś takim nowym, żeby nie było, że takie nudne powtarzanie. Jeśli wtedy z Chrystusa umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Apostoł Paweł pisze do Kolosan taką rzecz. Jeśliście z Chrystusem umarli,
dla żywiołów świata. Żywioły świata oznaczają, tutaj mamy wyjaśnienie, tylko przykazania i nauki ludzkie. W liście do Galacjan jest jak gdyby następne miejsce, które o tym mówi. Żywioły świata, przykazania, nauki ludzkie. I teraz tak, zobaczcie taką rzecz. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, przez nas ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. I zobaczcie, jak często my się na to łapiemy, jako chrześcijanie, na taki pozór mądrości, aby się poniżać, aby umartwiać ciało, żebyśmy tacy, uniżony, taki, no nie będę się cieszył, no bo nie można się cieszyć, będę umartwiał swoje ciało, no nie będę korzystał z tego wszystkiego, co Bóg daje, bo no ja chcę być taki Józek, słupnik. Jest to w chrześcijaństwie poniżanie samego siebie, umartwianie ciała, ale nie pochodzące w ogóle od Boga, nie pochodzące tego w ogóle od Boga, ale pochodzące od ducha tego świata. I jak dużo tego w świecie jest. Jak dużo tego w świecie jest, że ludzie gdzieś tam po prostu biczują siebie, nienawidzą swojego ciała, nie wiem, tam różne rzeczy jakby wymyślają. Nic z tego duchowego nie ma. Gdy chodzi o opanowanie zmysłów, nie ma to żadnej wartości. Nie? Zakony właśnie, tak, zakony. No nie? Bardzo dużo tego w świecie jest i jest to w Kościele. Niestety łapiemy się na to, że jeżeli będziemy poniżać samego siebie, umartwiać ciało, to nie wiem, będziemy jacyś bardziej duchowi. Nie. I Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy my byli oddzieleni od świata, żebyśmy kontrastowali, jeżeli chodzi o świat, żeby był wyraźny kontrast między światem a nami. I mówi wyraźnie, że wrogość, że przyjaźń ze światem jest wrogość wobec Boga, czyli umiłowanie. Powiem wam szczerze, że sam osobiście mam jak gdyby problem tak zdefiniować, co znaczy miłość do świata. Nie? Tak, żeby to jakoś tak w jednym zdaniu ująć. Nie? Myślę, że jest to po prostu takie przywiązanie, chociaż myślę, że jak pójdziemy jeszcze dalej i zakończymy, to będzie to łatwiej sprecyzować, ale na tym etapie wydaje mi się, że jest to takie przywiązanie do tego, co mam, takie myślenie, ja tu jestem, to jest moje miejsce, ta ziemia jest moim miejscem, takie życie w tych wszystkich cechach świata, w powierzchowności, w materializmie, w egoizmie, po co w to wszystko wnikać, życie właśnie w umartwianiu samego siebie, w życie w religii, nie, takie, że moim zdaniem to jest właśnie przyjaźń ze światem. Ostatnia część, jak gdyby bardziej nam to wyjaśni, tak mi się wydaje. I teraz, jak gdyby kończąc ten wstęp, Po co się na tym wszystkim zastanawiać i po co się tego wszystkiego uczyć? Jaka jest praktyczność tego rozważania, tego nauczania na temat świata? Jaka jest, ponieważ Biblia bardzo dużo na ten temat mówi. W pewnym momencie miałem wrażenie, że wszędzie, gdzie czytam, jest o świecie. Na tym etapie widzę dwa powody. Jeden z powodów jest taki, że bardzo często my, jako chrześcijanie, mamy bardzo fałszywe oczekiwanie wobec świata. Fałszywe oczekiwanie wobec świata. Ponieważ szukamy w świecie tego, co świat nam dać nie może. Szukamy w świecie tego, szukamy jakiegoś takiego Bożego standardu, na przykład Bożych standardów w świecie. Pragniemy sprawiedliwości, tak jak mówi Ewangelia, że pragniemy sprawiedliwości. Chcielibyśmy tej sprawiedliwości na świecie, ale nie świat nam nie da sprawiedliwości nigdy, nie da nam tego, co my oczekujemy jako dzieci Boże, ponieważ, tak jak czytaliśmy, księciem tego świata jest diabeł i on nie może nic dobrego dać.
I bardzo często była, jest sytuacja taka, że jesteśmy jak gdyby tacy poruszeni, że no, w tym świecie jest tylko zło, w tym świecie to ciągle kupuje się zepsute, z jednym bratem tutaj bardzo często rozmawiam na ten temat, że kupuje się ciągle coraz gorsze, gorsze rzeczy, że po prostu no, o co w tym chodzi, że gdzie nie pójdziesz, to ci oszukają, po prostu, nie wiem, może do jakiegoś kraju wyjechał, po prostu jest oszustwo, na podatkach oszukują, politycy oszukują, wszyscy oszukują, jejku, no nie da się tu żyć. Moim zdaniem wynika to z tego, że nie mamy objawionego tej cechy świata, że panuje tu diabeł, że ludzie go naśladują, że wszyscy tak naprawdę, żeby zacząć żyć według standardów, potrzebują nawrócenia, potrzebują łaski Bożej. I druga w tym, drugi aspekt w tej odpowiedzi wydaje mi się, że to jest jeszcze związane z tym, że tak naprawdę to, że mamy takie pragnienia, to wynika z tego, ponieważ one są bardzo ściśle związane z tym, co jest przed nami, z tym dziedzictwem, o którym zaraz powiem, o tym dziedzictwie, że właśnie mamy pragnienia, które będą cechą dziedzictwa, które jest dla nas. I ta sprawiedliwość będzie tam, ale nie będzie tutaj. I nigdy nie możemy tego oczekiwać tutaj, nie? Ponieważ będziemy ciągle żyć we frustracji i w zawodzie, a szczególnie wtedy, kiedy po prostu nasilą się prześladowania dla Kościoła. Czyli fałszywe oczekiwanie to jest ta praktyczność, żebyśmy nie szukali, żebyśmy nie mieli tych oczekiwań, które często mamy, ponieważ nigdy no, świat nie zaspokoi naszych pragnień. A druga sprawa, umiłowanie świata zadusza słowo. Zadusza słowo. Człowiek, który, w którym jest świat, jest w jakimś stopniu odporny na Boże Słowo. Odporny. Jeżeli ja kocham świat, jestem bardzo z nim mocno związany, ale tym samym chcę być chrześcijaninem, jest ciągle jakaś walka i jest problem z wydawaniem owocu. I Mateusz, w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, 22 wersecie. Szkoda, że tego nie da się jakoś zestawić, ale 13:22. Posiany między ciernie to ten, kto słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Posiany między ciernie to ten, kto słucha słowa, umiłowanie tego świata, łuda bogactwa zaduszają słowo w jego życiu i plonu nie może wydać. Nie ma wzrostu. Jeżeli kocham świat, kocham bogactwo, kocham ułudę tego bogactwa. Tu mamy też właśnie cechę świata, że świat serwuje jakieś bogactwo i tym bogactwem chce nas przyciągnąć. Jeżeli idziemy za tym, to wszystko zadusza słowo. Marek 4,19. Ewangelia Marka 4,19. Będzie to samo, ale przez Marka jak gdyby napisane. 18:19, jak się da. Innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, tak, ale troski tego wieku, łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi, zaduszają słowo, tak że plonu nie wydaje. Troska. Bogactwo, pożądliwość. Cechy świata. Troska, bogactwo, pożądliwość. I owładają nimi, zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Jeżeli się troszczę, jeżeli ciągną mnie pieniądze, jeżeli ciągle mi mało, mało i mało i mało, jestem jak gdyby owładnięty tymi rzeczami, słowo nie może wydać owocu. Łukasza 8:14, też to samo.
To, które padło, ziarno, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli słowo, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu, nie dochodzą do dojrzałości. I taka jest właśnie nasza droga chrześcijanina. Idziemy drogą wśród trosk i mamy pokusy, żeby się troszczyć i wtedy nasz umysł jest zajęty. Wiem, co to znaczy, kiedy umysł owładają pewne myśli nieboże. Nie możesz spać, nie możesz się modlić, nie możesz uwielbiać Boga, nie możesz dać, po prostu zaczynasz być bierny. No nie? Bogactwo, pieniądze. Kiedy twój czas, gdyby jest ciągle skupiony na tym, żeby zarabiać. Groszoróbcy, jak to powiedział Tytus. No nie? Groszoróbcami jesteśmy. I nie mamy wtedy możliwości, ponieważ nasze życie jest skoncentrowane na pieniądze, o rozkosze życia. No comments. Ulegamy przyduszeniu, nie dochodzimy do dojrzałości. Człowiek, który chce wydać owoc, musi być przeciwieństwem tego. Czy musi być obojętny, musi być oddzielony od tych rzeczy. Musi być oddzielony od tych rzeczy. Musimy być oddzieleni od trosk. Musimy polegać na Bogu, że wszystko On dobrze uczyni. Musimy być oddzieleni od pieniędzy. Mentalność nasza nie może być mentalnością groszoróbców i rozkosza życia. Musimy być oddzieleni od pożądliwości, od tego świata, od tego ciągle mało. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli świat funkcjonuje na zasadzie pożądliwości, my jako Kościół możemy go zwyciężyć jedynie przez post. I wiecie, jest taki bohater, o którym wczoraj, przedwczoraj myślałem. Zaraz go znajdę. Znowu się gdzieś schował. Ciągle mi się gdzieś chowa. Więc chyba w 16 rozdziale. Bogaty młodzieniec. Taki bogaty, kurczę, mi się ciągle. Ale tu po lewo gdzieś był. Nie? Gdzie on jest? W Ewangelii Mateusza o bogatym młodzieńcu mówi. Bogaty młodzieniec, który przychodzi do Jezusa i mówi... Dobra, 19:16. Mówiłem, że po lewo. Dlatego dobrze jest zawsze zaglądać do Biblii, ponieważ będziesz wiedział, po której stronie, w której szpalcie, na górze, na dole. Tak, wersja elektroniczna, znaczy wersja elektroniczna właśnie często nam nie daje tego, tej pamięciowej, tego zapamiętywania. I spotkał się z Jezusem i zapytał go: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? On mu odrzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaję? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Jezus spotyka człowieka, albo ten człowiek przychodzi do Jezusa i jest to rozmowa, tak? No i wiecie, często mnie zastanawia ten człowiek, ponieważ wynika z tego, że on szuka, tak? Chce być zbawionym, jest zainteresowany tym Bożym, w cudzysłowie, tym Bożym tematem, tak? Przestrzega przykazań, żyje według zakonu, tak? Czci ojca, miłuje bliźniego. Ale Jezus w pewnym momencie
Tak, i pada takie pytanie. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Można byłoby to dwojako rozumieć, no nie? Że jest w tym pycha, albo jest w tym takie pragnienie. Panie Jezu, robię to wszystko, ale czuję cały czas, że to nie jest to, że jeszcze mi czegoś brakuje. Powiedz mi czego. Jezus mu mówi, facet, związany jesteś bogactwem. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmocony, miał bowiem wiele majątności, miał bowiem wielkie bogactwo. Do czego go Jezus wezwał? Myślę, że właśnie wezwał go do tego, aby oddzielił się, że był związany. Kochał bogactwo, kochał pieniądze, kochał swój majątek. Ale Jezus mu mówi, facet, albo kochasz majątek, albo kochasz mnie. Nie możesz kochać jednego i drugiego, bo gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. I zawsze, jeżeli nie oddzielisz się tego, zawsze będziesz rozdarty, będziesz chciał głaskać swoje pieniądze, a z drugiej strony będziesz chciał uwielbiać Boga. Tego się nie da pogodzić. Musisz być oddzielony. I mówi taką rzecz. Będziesz miał skarb w niebie. Będziesz miał skarb w niebie. Chcę, żebyśmy to na chwilę zapamiętali, że Jezus mówi mu taką rzecz. Rozdaj to wszystko. Jak rozdasz to wszystko, rozdasz ubogim, zrobisz coś, co spowoduje, że będziesz miał coś o wiele, wiele cenniejszego. I później Jezus mówi taką rzecz uczniom swoim, że jeżeli opuściliście coś, to otrzymacie stokroć więcej. Stokroć więcej. I zapamiętajmy tą myśl. Jest skarb, który jest spowodowany tym, że ja coś zrobiłem na ziemi i otrzymałem stokroć więcej w przyszłości. Na chwilę to zapamiętajmy tą myśl, bo teraz zrobimy taki właśnie następny krok do naszego dziedzictwa. Ponieważ skoro... Mieszam, bo nie? Ciężko. Tak. Skoro ten świat nie jest naszym mieszkaniem, skoro on, no, króluje w nim diabeł i no, jest zepsuty, ulega zepsuciu, Bóg w związku z tym przygotował dla nas coś takiego, które jest dla nas i które będzie odpowiedział na nasze pragnienia albo odpowiedział na to, co Bóg włożył w nasze serce. I mam pytanie do was. Czy Bóg jest zainteresowany nieruchomościami? Krętka. Teraz mówił, że... No właśnie, jest, halleluja, Gosia, dobra wiadomość, to nie? Nieruchomości. Pierwsza Mojżeszowa 17:8. Tak, jednak będzie coś. Jakaś kawira, jakieś tam hektarki będą. Pierwsza Mojżeszowa, 17:8. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzeń, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie i będę ich Bogiem. Alleluja. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzeń, całą ziemię kanańską dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo, jesteśmy dziećmi Abrahama, ponieważ wierzymy. I teraz pytanie, czy Abraham otrzymał ziemię? Nie otrzymał ziemi. On dopiero ją otrzyma. Bóg mu obiecał, dam Tobie. Gdzie jest Abraham w tej chwili? Można byłoby powiedzieć, że jest w Izraelu w grobie. Abraham ma zmartwychwstać. I on otrzyma ziemię. Bóg mu powiedział, dam Tobie. Abraham nie otrzymał tej ziemi, nie otrzymali jej również Żydzi, mają taki skrawek tam malutki taki, a to, co
w księdze Ezechiela jest, to jest naprawdę kawał ziemi jako dziedzictwo. Bóg obiecał i mu da. Dam tobie i potomstwu twemu na wieczne posiadanie i będę Bogiem. I to się wykona. I teraz wiecie co? Żydzi od małego są uczeni pewnej mentalności, której my no, nie byliśmy uczeni, ponieważ nie byliśmy Żydami. Nie? Tej mentalności, i nie jesteśmy, tej mentalności właśnie posiadania ziemi, tej mentalności królestwa. I oni ciągle, oni mają to poczucie, że oni są ludem wybranym, tak jak czytaliśmy w tym psalmie, myśmy ludem wybranym. U nich to jest tak automatycznie, my jesteśmy ludem wybranym. No nie? Mamy dziedzictwo, i my musimy myśleć tak, jak oni, ponieważ my jesteśmy wszczepieni w to ciało. I jak oni myśleli? Będąc już w czasach Nowego Testamentu, Hebrajczyków, 10 rozdział, 32, 10:32 do 39, jeżeli się zmieści, to fajnie by było. Dziesiąty rozdział, 32 werset do 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi u udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I tu się zatrzymajmy na chwilę. W 34 wersecie zobaczmy, jaka była ich mentalność. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami, przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. To jest niesamowite. I tego mi brakuje. Że bym ich kiosk spalili, jeden i drugi, to bym, no nie wiem, no, trochę popłakał. A oni co? Oni wiedzieli, że tą chałupę, którą im teraz grabią, że to tak naprawdę to jest nic, ponieważ mają majętność, majątek, bogactwo, lepsze i trwałe. Zastanawiałem się, jak o tym myślałem, ile razy nam się zdarza rozmowa na ten temat, że siadam z bratem albo siadam z siostrą i rozmawiamy o tym, jakie to mamy bogactwo przygotowane przez Jezusa. Jakoś mi nie przychodzi na myśl taka rozmowa. Rozmowa o tym, co Bóg przygotował dla nas. Ziemia, jakiś tam majątek, dom. Brakuje nam tego, objawienia tego. Objawienia, majątności, lepszej, trwalszej. I teraz tak, autor listu do Hebrajczyków wzywa ich, aby oni nie porzucali, następny werset, nie porzucali ufności, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I 38. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I znowu ta wiara. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Cofnę się i pozamiatamy. I po chałupie. Lecz my, 39, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Takie jest działanie Ducha Świętego, żebyśmy się nie cofali. On cały czas robi wszystko, żebyśmy się nie cofali i nie zginęli, żebyśmy wierzyli i zachowali duszę. To jest mentalność Boża
i ta mentalność właśnie majątności lepszej i trwalszej. Teraz jeszcze jeden werset, też tutaj w liście do Hebrajczyków i to jest też kontynuacja tego, rozdział 11 od 8 do 16. Da się tak dużo wyświetlić? 8, 16? Dobra, jak się nie da, to okej, nie? I teraz zobaczcie taką rzecz. O Abrahamie. Było o Abrahamie, że Bóg Abrahamowi obiecał ziemię. No nie? Tą ziemię całą dam ci w posiadanie. I teraz co robił Abraham? Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, by pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem i współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Dobra, ale zwróćcie taką uwagę. Gdzie mieszkał Abraham? Marcin, cofnij to jeszcze. Sara, sorry. O. 9. Przez wiarę osiedlił się Abraham jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, zamieszkawszy pod namiotem. Namiotem. Co symbolizuje namiot? Coś tymczasowego. Na chwilę. No, ja tu nie buduję domu, bo co? Ja nie buduję domu, bo oczekuję w 10. Oczekuję bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego co budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham nie buduje chałupy. Abraham mieszka w namiocie i jest to symbol dla nas. Jest to symbol dla nas, że my jesteśmy tu na ziemi i tak samo jak Abraham jesteśmy tu na ziemi. Wszystko jest namiotem, wszystko jest tymczasowe. Oczekujemy mocnego miasta, którego budowniczym jest Bóg. To miasto będzie miało mocne fundamenty. Od 13 teraz do 16. Wyświetlam. Sara, od 13 do 16 bardzo dobrze. Wszyscy oni poumierali w wierze. Wszyscy oni, ci, co są za nami, poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Abraham nie otrzymał tego, co powiedzieliśmy, tej ziemi. Ujrzeli je, powitali je z daleka, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Jestem gościem i pielgrzymem na ziemi. Ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają i gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, my tak samo. To jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich, dla nas miasto. Mamy dziedzictwo. Bóg jest zainteresowany nieruchomościami. I na koniec 1 Piotra 1, 3, 4. I dlatego właśnie tak na marginesie, znaczy tak do tej myśli wracam do tej, kiedy Jezus mówi, facet, oddaj wszystko, a będziesz miał skarb. Jezus wzywa, facet, zrezygnuj z tych rzeczy, zobaczysz, będziesz miał skarb. Ponieważ odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu. Nasze dziedzictwo jest nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. W innym tłumaczeniu jest brak skażenia. W naszym dziedzictwie nie ma żadnego skażenia. W naszym dziedzictwie nie ma żadnego zepsucia. Tam się Marek nic nie zepsuje. I tam nie ma zaniku, nie ma końca. W naszym dziedzictwie nie ma końca. I dlatego Jezus mówi, facet, ty masz bogactwo, a to tak naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, co możesz mieć dopiero
tam, jak ci Bóg przygotuje. Tam nie będzie zaniku, tam nie będzie skażenia, tam nie będzie zepsucia. Uzbierasz sobie, pod kopią ukradną. Weźmiesz sobie coś tam, stworzysz jakąś piękną rzecz, zepsuje się, zgnije, deszcz zaleje, przyjdzie powódź i po wszystkim. W dziedzictwie Bożym nie ma zepsucia, skażenia i zaniku. Dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. I mało tego, jakie zachowane jest w niebie dla nas, a tam zachowane to jest tak naprawdę słowo strzeżone. Jest niesamowite, nie? Strzeżone, jest napisane w naszym tłumaczeniu, jest zachowane, a strzeżone. Mało tego, to jeszcze strzegą tego. To jest dla Krzysztofa, to jest dla Tuśki, to dla Gosi i dla każdego z was. Halleluja. Dlatego możemy się zastanawiać, dlaczego. Dlatego apostoł Piotr pisze błogosławiony. Błogosławiony niech będzie Bóg. No bo on wie, jakie są po prostu niesamowite rzeczy i dlatego halleluja, dzięki Ci Panie, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony, bo przygotował niesamowite rzeczy. Znowu 50 minut. Halleluja, dzięki Ci Panie za to, co mamy w Tobie Panie, halleluja. Za ten dar, za to dziedzictwo Panie, halleluja. Za to dziedzictwo nieznikome, nieskalane, niezwiędłe, które zachowałeś, które strzeżesz, Panie, halleluja, dla każdego z nas, Panie, halleluja. Dzięki Ci, Panie, że Ty wzywasz nas, Panie, abyśmy, halleluja, oddzielili się tego świata, halleluja. Zapłata jest sowita, sowita zapłata jest. Sowita zapłata jest, którzy powierzają się Tobie, halleluja, odrywają się od tego, co jest tu w świecie, od porządliwości oczu, ciała, od pychy, Panie, halleluja, a wybierają Twoją drogę, halleluja. Ty błogosławisz każdemu, Panie, błogosławisz obficie, dzięki Ci, Panie, halleluja, dzięki Ci, Panie, że dla każdego z nas przygotowałeś wspaniałe miejsce, przygotowałeś nieruchomość, przygotowałeś, halleluja, dziedzictwo, wspaniałe dziedzictwo. W tym dziedzictwie Ty będziesz panował, Ty będziesz, halleluja, władzą, Ty będziesz tym prezydentem i tam nie będzie żadnego przekrętu, oszustwa, halleluja. Tam będzie Twoja sprawiedliwość. Dzięki Ci, Ojcze. Błogosławimy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Panie, halleluja. I ogłaszamy, halleluja, że oczekujemy Twojego dziedzictwa. Oczekujemy Twojego dziedzictwa, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Amen. Amen.